Witajcie moi kochani, tutaj Ola, Iza, a to jest program Glamki w SK TV Hity na czasie. Program zaczynamy od newsów ze świata mody, ponieważ trzeba śledzić trendy, żeby być modnym. Na początek Kardashianowie, ale tym razem nie będzie wcale o Kris Jenner ani o Kim Kardashian, tylko o Kendall Jenner, która teraz stawia na karierę modelki. I wszyscy byli w szoku, kiedy podczas New York Fashion Week pojawiła się jako modelka na pokazie Marka Jacobsa. Nie macie czasu oglądać pokazów mody do końca? Matthew Williamson, projektant, sprawił, że jego pokaz mody można oglądać w 6 sekund. Teraz już wiemy na 100%, że Cara Delevingne zaprojektowała torebki dla firmy Mulberry. Te torebki zostały zaprezentowane podczas londyńskiego tygodnia mody i trzeba przyznać, że są naprawdę rewelacyjne. Ja myślę, że rozejdą się jak ciepłe bułeczki. Dom mody Alexander McQueen został pozwany przez stażystkę, która oskarżyła ich o to, że nie zapłacili jej za wykonaną pracę. Myślę, że domy mody nie powinny czuć się bezkarne. A wy koniecznie zostańcie z nami, bo już po przerwie kolejna porcja modowych newsów. Oglądacie program Glamki na antenie SK TV. A my teraz zaczniemy od rodziny Beckhamów, bo ostatnio Victoria powiedziała o tym, że w ich rodzinie nikt nie nosi spodni. I nie chodzi tutaj oczywiście o część garderoby, tylko chodzi tutaj o to, kto rządzi. Więc tak samo rządzi Victoria, jak i David, a według mnie to brzmi naprawdę pięknie. To brzmi, Ola, pięknie, ale tak pięknie nie jest u Rihanny, która to ostatnio została oskarżona przez swojego fotografa Filipa Paulusa o to, że wykorzystała jego pomysły w klipie do piosenki S&M. Nie wiemy, jak było naprawdę, ale teledysk jest super. Georgia May Jagger ostatnio wystąpiła w sesji zdjęciowej, która odbyła się w LA. Fotografem był Tyrone LeBon i trzeba przyznać, że sesja była naprawdę na bogato. Tytuł tej sesji to było Paradise City, mnóstwo cekinów, tafty. Naprawdę sami zobaczcie, jak wyglądał efekt. Zostańcie z nami, bo po przerwie powiemy sobie o tygodniu mody w Londynie. Kochani, oglądacie program Glamki w SK TV Hity na czasie. Pomiędzy 14 a 18 lutego odbył się londyński tydzień mody. I tam mogliśmy zobaczyć przede wszystkim to, co będzie modne jesienią i zimą. Pogoda w Londynie była bardziej wyrozumiała niż ta w Nowym Jorku, dlatego tydzień mody w Londynie należał do przyjemniejszych. Odbyły się pokazy m.in. takie jak Topshopu, Paula Smitha czy Matthew Williamsona.
Gwiazdy bardzo szybko przemieściły się z Nowego Jorku do Londynu, a wszystko po to, żeby oczywiście zasiąść w pierwszych rzędach. Pojawiły się takie trendseterki jak Olivia Palermo, Coco Rocha czy na przykład Alexa Chung. Musimy również wspomnieć o tym, że odbyły się pokazy Christophera Kane'a, Złotego Dziecka Świata Mody, czy Davida Comey, w którego to pokazie wystąpiły najlepsze modelki. Musimy oczywiście wspomnieć też o pokazach Toma Forda i Burberry. Przede wszystkim Tom Ford kojarzy nam się z byciem glamour, a jeżeli chodzi o pokaz mody Burberry, to tam oczywiście była wielka gwiazda Sarah Jessica Parker. Kochani, oglądacie program Glamki w SKTV, hity na czasie. Catherine McNeil rozpoczęła swoją karierę w wieku 14 lat, urodziła się w 1989 roku i jest australijską modelką. Chodziła w pokazach mody, takich marek jak Louis Vuitton i dzięki takim występom trafiła do czołówki top modelek. Pracuje z najlepszymi fotografami, m.in. z Mario Testino, wystąpiła na okładkach V Magazine czy też Vogue. Wystąpiła także w dwóch wydaniach kalendarza Pirelli, a dobrze wiemy, że ten kalendarz jest najbardziej ceniony, jest najbardziej prestiżowy na całym świecie. Bardzo często otwiera i zamyka najlepsze pokazy mody i dzięki temu jest w czołówce najlepszych modelek świata. Bardzo mało wiemy na temat jej życia prywatnego, ale może to i dobrze przede wszystkim dla niej. Na pewno wiemy to, że już po przerwie Meet the Designer. Oglądacie program Glamki w SKTV, hity na czasie. Tom Ford. Projektant urodził się w Teksasie, a jego rodzice zajmowali się sprzedażą nieruchomości. Tom postanowił, że będzie studiował architekturę w Paryżu, ale w czasie studiów zmienił kierunek na modę. Tom Ford przede wszystkim podkreśla, że jeżeli chodzi o jego modowe inspiracje, no to czerpie je od swojej mamy
i babci, które zawsze ubierały się bardzo stylowo, ale klasycznie. Na początku swojej kariery Tom współpracował z marką Gucci i mówi się, że tchnął nowe życie w tą markę. Bardzo szybko awansował i postawił na nową kolekcję. Damską i męską, sportową, stroje wieczorowe oraz meble. I także zmienił wizerunek marki Gucci z minimalizmu. Postawił przede wszystkim na styl retro, który przecież podkreśla sex appeal. W 2005 roku Tom postanowił, że będzie tworzył pod własnym nazwiskiem. I jego kolekcje to ubrania kobiece, męskie, okulary i kosmetyki. Dużo kontrowersji wzbudziła sesja zdjęciowa dla magazynu Vanity Fair, w której to Tom Ford wystąpił w towarzystwie nagich aktorek, a były nimi Keira Knightley i Scarlett Johansson. W 2009 roku Tom postanowił, że będzie reżyserem i odniósł ogromny sukces filmem Single Man. W dzisiejszym cyklu w gwiazdorskim stylu zainspirowałyśmy się jedną ze stylizacji Lindsay Lohan. Ona ma na sobie szarą bluzę z kapturem, do tego wąskie dżinsy rurki i trampki sportowe. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tą stylizację, to tutaj najbardziej interesująca jest prześwitująca literka A. Myślę, że ta literka szczególnie spodoba się wszystkim chłopakom. A my się z Wami żegnamy, to by było na tyle w dzisiejszym programie Glamki, ale oczywiście widzimy się za tydzień. Cześć!